Drodzy, witam serdecznie ponownie na moim kanale Zbawieni w Chrystusie. W jednym z ostatnich materiałów przedstawiłem argumentację dotyczącą tego, iż Pan Jezus Chrystus miał przyjść na obłokach. Ale przyjście na obłokach nie dotyczyło fizycznego zejścia na ziemię, aby zasiąść na fizycznym tronie Dawida i rozpoczęcie tysiącletniego panowania na ziemi. Przyjście na obłokach w Pismach Świętych jest symbolem wykonywania wyroku. I taki też wyrok został wykonany w roku 70 naszej ery, kiedy to Pan Jezus Chrystus, posługując się Imperium Rzymskim, dokonał usunięcia wszystkiego, co było związane ze Starym Przymierzem danym etnicznemu Izraelowi. Kiedy otworzymy Księgę Objawienia, jak widzimy na ekranie, rozdział 14, to apostoł Jan zobaczył w jednej z wizji dokładnie to samo. Czytamy tam: i zobaczyłem, a oto biały obłok. A na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku: zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żął, bo dojrzało żniwo ziemi. Wtedy rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię, i ziemia została zrzęta. I inny anioł wyszedł ze świątyni, która jest w niebie, mając także ostry sierp. Potem od ołtarza wyszedł inny anioł, który miał władzę nad ogniem, i zawołał donośnym głosem do tego, który miał ostry sierp: zapuść swój sierp i zbierz grona winorośli ziemi, bo dojrzały jej winne grona. I rzucił anioł swój ostry sierp na ziemię, i zebrał grona winorośli ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Boga. Z wizji tej widzimy ponownie, że Pan Jezus Chrystus, który siedzi, jak tutaj opisany, na białym obłoku, zarzuca swój sierp bez dotykania ziemi swoimi stopami. Jest to wizja, podobnie jak symboliczny język, który bardzo często występuje w proroctwach biblijnych, również w tych, o których mówił Pan Jezus Chrystus, jeżeli chodzi o zakończenie epoki Starego Przymierza. I widać z tych przykładów i z tych tekstów wyraźnie, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa, Jego powtórne przyjście w celu wybawienia tych, którzy na Niego czekali, to przywrócenie było następstwem usunięcia wszystkiego, co było związane ze Starym Przymierzem, ze starymi niebiosami i ze starą ziemią. Są to oczywiście symbole i kiedy zrozumiemy, że język proroczy jest pełen symboli i metafor, to dojdziemy bardzo szybko do właściwych wniosków, czym było powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli Pan Jezus nie przyszedł ponownie, aby wybawić tych, którzy na Niego czekali, to gdzie ci ludzie dzisiaj są? Jeżeli wierzymy, że są w niebie, no to na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie ludzie ci poszli do nieba? W czasie, kiedy na ziemi stała jeszcze świątynia związana ze Starym Przymierzem. W liście do Hebrajczyków 9:8 wyraźnie pisze, że dopóki stał jeszcze pierwszy przybytek, droga do miejsca najświętszego nie była jeszcze dostępna. Jeżeli ktoś nie wierzy w to, co się stało w roku 70 naszej ery, to proponuję w Google'ach, w wyszukiwarce, wypisać sobie świątynia w Jerozolimie i zobaczyć, co tam tak naprawdę stoi. Od 2000 lat nie ma świątyni w Jerozolimie. 2000 lat temu Bóg zniszczył wszystko, co było związane ze Starym Przymierzem, łącznie z archiwami dotyczącymi rodowodów Lewitów. Ten system Lewitów nigdy nie zostanie już przywrócony, dlatego że został usunięty przez samego Boga. I poprzez ostatnie 2000 lat czterokrotnie próbowano odbudować świątynię, do czego nigdy nie doszło. I ja osobiście wierzę, że do tego nigdy nie dojdzie, dlatego że prawdziwą świątynią Bożą jest Pan Jezus Chrystus i Jego ciało, Kościół. Wszyscy ci, którzy w Niego uwierzyli. I Bóg mieszka w tych ludziach, w ludziach wierzących, w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego więc Bóg miałby cofać się do tego, co zostało przez Niego usunięte? Jest to naprawdę nielogiczne i ci, którzy takie rzeczy głoszą,
To jest dodatkowy dowód na to, że nie rozumieją tego, co jest napisane w Nowym Testamencie.